Jesteśmy w warszawskim salonie Harleya Liberator. Moją rozmówczynią jest Dominika Flaczyk, właścicielka grupy Profesja oraz mentorka projektu Biznes się nie poddaje. Opowiedz nam proszę, czym zajmuje się Twoja firma, jak doszłaś do tego miejsca, w którym obecnie się ona znajduje? Moja firma w tej chwili składa się z trzech marek. Jest to grupa Profesja, Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości, Fundacja Partycypacji Społecznej. Od kilku lat ta działalność dynamicznie się rozwinęła. Zaczęłam od realizacji projektów unijnych, właściwie od jednego projektu, i tak systematycznie rozrastał się zespół. Gdzieś tam dobrze nam szło to, co rozwijaliśmy, i na tym rosło coraz więcej. Zajęliśmy się pośrednictwem pracy, szkoleniami dla biznesu, usługami rozwojowymi, i na tym krok po kroku od 10 lat zbudowałam przedsiębiorstwo składające się z kilkudziesięcioosobowego zespołu i kilkuset trenerów, z czego jestem ogromnie dumna, i na pewno nie byłoby mnie w tym miejscu, gdyby nie mój fantastyczny zespół. Czym zajmują się poszczególne marki? Grupa Profesja to są szkolenia i finansowane ze środków unijnych, i szkolenia dla biznesu prowadzone komercyjnie. Zawsze staramy się pozyskać dofinansowanie dla naszych klientów, tak żeby móc rozwijać ten kapitał ludzki bezboleśnie, bo zdajemy sobie sprawę, że rozwój jest koniecznością, tak? że ludzie to jest firma. Wchodzimy w coraz to nowe obszary innowacyjne, szkolenia, coaching systemowy dla biznesu. W tej chwili buduję inkubator skutecznego przedsiębiorcy w Poznaniu, w centrum. Jest to niesamowicie duże przedsięwzięcie, gdzie skorzysta z naszych usług tysiące firm, startupów głównie, gdzie będziemy ich sieciować. Powstaje do tego cała platforma technologiczna wspierająca ich. Będą to szkolenia online i nietypowe usługi otoczenia biznesu. Także chcemy wspierać tą lokalną przedsiębiorczość i też globalnie, bo wiemy, jak bardzo teraz biznes potrzebuje wsparcia. I kolejną z moich marek, która jakby wyrosła na tym, jest Fundacja Partycypacji Społecznej, która zajmuje się głównie działalnością projektową, służy osobom wykluczonym społecznie, bezrobotnym, aktywizuje właśnie osoby w trudnych sytuacjach. Udzielamy też dotacji i wsparcia na otwarcie swoich przedsiębiorstw, także ten wachlarz naszych usług jest na tyle szeroki, że pozwalamy sobie teraz na taką synergię, i jest to ogromnie transformacyjny moment dla całej mojej organizacji. Trudne też poprzez te okoliczności, w których się znaleźliśmy. Natomiast myślę, że jakby każde trudności czy każdy kryzys można przekuć na szansę. No właśnie, no rok 2020 jest szalenie trudny dla wszystkich, w tym dla biznesu. Jak Twoja firma radzi sobie w tych czasach? Czy jest elastyczna? Co próbuje robić, żeby starać się normalnie funkcjonować w tej trudnej rzeczywistości? Ja myślę, że od normalności to bardzo znacznie odbiegamy w tej chwili. Sytuacja jest drastyczna i dramatyczna dla biznesu. Czy ja to odczuwam i jak radzi sobie moja firma? Oczywiście odczuwam to ogromnie, także hasło biznes się nie poddaje jest naprawdę na czasie dla mnie i dla całego mojego zespołu. Jest to ogromnym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Ja na szczęście jestem w tej fantastycznej sytuacji, że gdzieś tam mam podpisane kontrakty na projekty, które się toczą bardziej lub mniej płynnie.
No w tej chwili wszystkie szkolenia stacjonarne, jak wiemy, są odwołane, także przechodzimy na szkolenia online. Od początku roku zbudowaliśmy własną dedykowaną platformę, wdrażamy nowe usługi, tak żeby naszych uczestników nie zostawić samych sobie. Staramy się zapewnić im również opiekę psychologiczną i w międzyczasie nie poddaję się, rozwijam nową markę, czyli systemową szkołę przedsiębiorczości, wchodzę w nowe obszary działalności, nawiązuję kontakty, mimo że jest nam bardzo ciężko w tej chwili, pracujemy okrojonym zespołem, dopadł nas COVID, mamy wielu ludzi na kwarantannie, wiele osób przeszło już COVID-a, w tej chwili chyba jest piąta czy szósta osoba na kwarantannie. Bardzo trudno się pracuje takim okrojonym zespołem, gdzie naprawdę wszystkie ręce na pokład i pracy mamy po pachy, bo nie narzekamy. Mobilizacja musi być wyjątkowa. Mobilizacja jest ogromna. Tak naprawdę jakby w kryzysie poznaje się zaangażowanie każdej osoby i tutaj mam naprawdę fantastyczne wsparcie mojego zespołu, który niejednokrotnie w tej trudnej sytuacji pracuje po kilkanaście godzin. Sama chętnie skorzystałabym z urlopu i przyznaję się szczerze, że no jest trudno. Czy jesteśmy elastyczni? Jesteśmy mega elastyczni, bo tak naprawdę jakby te 10 lat działalności przygotowało mnie na tą elastyczność. Pracujemy projektowo, pracujemy zdalnie od początku, ponieważ taka była moja teoria i takie była moja wizja w ogóle założenia swojej firmy, żebym mogła to robić. Jakby zakładałam firmę będąc w ciąży z drugim dzieckiem i mając pierwsze małe. Więc właśnie tak chciałam pracować i tak chciałam stworzyć biznes, żeby pracować wtedy, kiedy jest praca, tak? A wtedy, kiedy nie ma, no to po prostu wykorzystywać ten czas dla rodziny. Od początku pracowałam zdalnie i oferowałam takie możliwości swojemu personelowi, w związku z tym było nam łatwiej zorganizować się w tej pracy zdalnej. Natomiast wiele osób wyizolowanych, też moich pracowników czy uczestników szkoleń, no spadło, opadło, że tak powiem, psychicznie i trzeba było się wspierać tutaj nawzajem. Nie dość, że gdzieś tam podnosić biznes, to jeszcze ludzi na duchu, w międzyczasie zadbać o rodziny. Wszyscy borykamy się z tym samym problemem. Ja myślę, że nie mówię o niczym obcym. Natomiast elastyczność mamy we krwi i zwinność. Również szkolimy naszych klientów i zespoły naszych klientów właśnie z Agile'a czy z efektywności, tak? Czy z podnoszenia efektywności przy pracy zdalnej. Jest to bardzo trudne przejście, natomiast ja myślę, że to jest nasza nowa rzeczywistość. Im szybciej się zaadaptujemy, tym oczywiście będzie nam łatwiej. Może w takim razie, co radziłabyś kobietom, które znajdują się obecnie w trudnej sytuacji? Mm-hmm. Jak sobie radzić uniwersalnie? No właśnie, w tym momencie mowa o kobietach w trudnej sytuacji. To prawda, ja myślę, że od wielu lat jesteśmy nadal dyskryminowane na rynku pracy i ta pandemia tak naprawdę może to pogłębić, ponieważ tylko napisałam jakiś taki artykuł tutaj o roli kobietach w zarządach i powoływałam się na badania, że tylko 10% z nas kobiet jest członkami zarządów, czy piastuje wyższe stanowiska i jakby ten parytet jest mniej więcej wyrównany na niższych szczeblach, natomiast im wyżej, tym jest nas mniej, a badania wykazują, że ten pierwiastek kobiecy sprzyja długofalowemu osiąganiu pozytywnych zysków, czyli o to wszystko, o co chodzi tak naprawdę przedsiębiorcom i myślę, że duża rola tutaj w uświadomianiu panom, a chociaż ta rewolucja, która teraz ma miejsce, myślę, że jakby dużo dobrego pod tym względem zrobi, chociaż że zauważy się ten problem. Natomiast co bym radziła paniom? Na pewno nie poddawać się, tak jak motto tego projektu. Biznes się nie poddaje. Na pewno, jeżeli potraciły pracę, to żeby były aktywne, żeby poszukiwały aktywnie, żeby nie bały się promować marki własnej siebie, żeby korzystały ze szkoleń, które są w tej chwili dostępne w dużej mierze online, żeby poszukiwały szkoleń współfinansowanych z projektów unijnych, takie jak oferuje moja firma. Nie wszystkie szkolenia tak, są drogie.
drogie, możemy szukać alternatyw, tak? Jest mnóstwo dofinansowań tutaj z Krajowego Funduszu Szkolnictwa albo z bazy usług rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, z których warto skorzystać. Na pewno kładłabym nacisk na podwyższenie swoich kompetencji i twardych, jak i miękkich, czyli odporności na stres, asertywności, komunikacji, gdzieś tam takiego kompleksowego myślenia. Wykorzystałabym ten czas na rozwój, żeby wejść po pandemii w nowe rozdanie, ponieważ nastąpi przetasowanie, na pewno nastąpi wzrost bezrobocia. Nowe otwarcie wszystkiego. Dokładnie, więc warto się rozwijać i warto wspierać rodzinę również i nie tracić gdzieś tam nadziei. A powiedz mi, gdzie się widzisz za kilka lat, jakie są plany na przyszłość? Czy ten nowy projekt, takie oczko w głowie, czy dywersyfikacja tego wszystkiego, czy właśnie oczekiwania na to nowe otwarcie, na odbicie? Jakie plany? No plany na pewno intensywnie rozwijać tą nową markę i intensywnie rozwijać całą działalność inkubatora. Inkubator zostanie oddany pod koniec przyszłego roku do użytku, także na pewno ten następny rok będzie bardzo intensywny pod względem rozwojów. Mamy tutaj mnóstwo planów i gdzieś tam zaczynamy je wdrażać i na pewno będę rozwijać markę systemową Szkoły Przedsiębiorczości. Będę kładła nacisk na właśnie systemowe spojrzenie na biznes, na innowacyjne metody zarządzania, na rozwój przywództwa i no zupełnie inne spojrzenie na edukację biznesu, taką systemową. I widzę tą markę, która za parę lat rozkwita, ponieważ jest ogromna nisza na rynku i taka edukacja jest niezmiernie potrzebna. Brakuje szkół, gdzie tak naprawdę szkoli się z praktyki prowadzenia biznesu. Nie ma szkół, które uczą zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, a wiemy, jak ogromnym jest to wyzwaniem. Także na pewno zarządzania kryzysem, na pewno tych umiejętności miękkich, około biznesowych będziemy uczyć, ale przy okazji też twardych. Myślę, że to będzie taka alternatywa dla państwowych uczelni i taka alternatywna szkoła biznesu, pełna otwartości i entuzjazmu. I tak to widzę, taką nową formę edukacji, jako coś takiego dużego i społecznie bardzo użytecznego. Mam wielką nadzieję, że uda się to zrealizować. Dziękuję Ci za fantastyczną rozmowę. Ja dziękuję również, że mogę być twarzą tego projektu. Czasach.